Kinga po szybkim seksie wraca do sklepu. Zarobiła 100 zł i jest bardzo zadowolona. Zuśka? Co ty odwalasz? Daj mi spokój. Weź, wstawaj. Nie rozumiem cię. Jak ty możesz to robić? No ale o co ci chodzi? Korona mi z głowy nie spadła i mam 100 w kieszeni. Jak możesz się tak poniżać? Poniżasz? To się ty przed swoim starym, kiedy go prosisz o jakieś marne grosze. Ale ty nie musisz, przecież twoi starzy wysyłają ci mam kasę. Mam w dupie ich pieniądze, rozumiesz? Sama sobie zarabiam. Serio wolisz kasę od tych frajerów? No tak, wolę, bo to chodzi o zasady. Jakie zasady? Przecież ty się normalnie puszczasz. Ale co ty gadasz? No słuchaj się pewnie jakiś głupot. Zrobię z ciebie super laskę, będziesz naprawdę kimś. No kim? Dziwką? Zosia, nie bulwersuj się tak. Spokojnie, zabiorę cię teraz na obiad. Spokojnie sobie pogadamy. Jeszcze zmienisz zdanie. Nie wiem, o co chodzi z ojcem. Jestem fajną laską, podobam się facetom. Nie będę stała za jakiś barem, pracowała za marne grosze. Jestem niezależna. Zośka też tak powinna. W szkolnej szatni nadal siedzi zatrzaśnięta przez Dawida koleżanka z klasy. Ale jak to cię zamknął? No normalnie, popatrz jak ja wyglądam, jestem cała mokra. No to dlaczego na przykład nie zadzwoniłaś, tak? Bo wyrzucił mój telefon. Koledzy mają już dosyć wybryków Dawida i postanawiają dać mu nauczkę. Nie wiem, chyba mu wpieprzymy, ale czekaj. Proszę, nie róbcie nic, jeszcze będą jeszcze większe problemy. Nie daruję tego, że cię tu zamknął. Proszę cię, Max, spokoju. Spoko, Kaśka, tak mu wpieprzymy, że się zdziwi. Nie odpuszczę kolesiowi, zbierzemy się z chłopakami, nie wiem, chyba mu wpieprzymy. Z nim się inaczej nie da, trzeba mu dać wycisk, bo się inaczej nie uspokoi. Następnego dnia ojciec podwozi Zosię do szkoły. Mężczyzna jest przedstawicielem handlowym, mało zarabia i nie stać go na drogie ubrania dla córki. Zosia to wie, jednak ojciec nawet nie próbuje zrozumieć, że córka czuje się gorsza od koleżanek. No dobra. Potrzebuję buty na WF. Ale co ty do mnie mówisz? Przecież wiesz dobrze, że nie mamy pieniędzy. Nie mam pieniędzy na buty. Musimy oszczędzać. Nie mamy kasy. Tylko ja ćwiczę w tenisówkach. Proszę cię. Wiesz co, przesadzasz. Nie przesadzam. Naprawdę, wszyscy się ze mnie śmieją. Ale zobacz, kto się z ciebie śmieje? Wszyscy są ubrani tak jak ty, elegancko wyglądają, tak samo jak ty. No co ty, przesadzasz trochę. Jasne. Patrz na moje ciuchy. Nie widzisz, jak ja wyglądam? No dobra, idź już, bo się spieszę. Co ja mam zacząć robić, żeby nie musieć od ciebie żebrać na głupią bułkę? Mam się zacząć puszczać? Ej, panienko, co to za słowa są? Nienawidzę cię. A drzwi, ogon masz? Zosia jest załamana. Czuje, że na ojca nie może liczyć. Przed szkołą na dziewczynę czeka Kinga. Hej! Ej, Zosia! Ej, co się stało? Nie chcę o tym gadać. Ojciec cię znowu wkurzył, wszystko widziałam. Słuchaj, nie proszę go nie wiadomo o co. Poprosiłam tylko buty na WF, a on nawet tyle nie może mi kupić. Mówiłam ci, że macie gdzieś? Jakby mówiłam, żyła, tak? Jakby mama żyła, to byłoby inaczej. No ale jej nie ma. A ty skąd? Ze śmietnika wygrzebałaś tą kurteczkę? Weź, odwal się od niej, Małkowska, co? Popatrz się na siebie. Nienawidzę swojego życia. Ej, zrozum to. Słuchaj, nie potrzebujesz ani matki, ani ojca, żeby być super laską, rozumiesz? Będzie naprawdę fajnie, pomogę ci. I patrz, co mam dla ciebie. Kinga, wow. Ale ładna, ale przecież ona jest prawie nowa. Słuchaj, ja w tych ciuchach już nie chodzę, a tobie się świetnie przydadzą, rozumiesz? Dzięki. No to słuchaj, może skoczymy dzisiaj na miasto? Kinga uważa, że Zosia powinna sama zarabiać na siebie i tak jak ona, spotykać się z bogatymi mężczyznami. Kinga, ja bym nie potrafiła tak jak ty. Co byś nie potrafiła? Musisz spróbować, bo inaczej się nie dowiesz. Zobaczysz, będzie naprawdę fajnie. Ale to jest okropne. Zrozum to. Zamykasz oczy i na nic nie zwracasz uwagi, a jak koleś jest przystojny, to mu biznes może być naprawdę nawet przyjemnie. Co w tym może być fajnego? No sama zobaczysz, ale popatrz się, zrozum mnie. Dziewczyno, nie będziesz od nikogo zależna. Będziesz miała kasę, ciuchy, najdroższe perfumy, jakie mogą być, rozumiesz? Będziesz mieć wszystko. Zobaczysz. Nie będziesz musiała się ojca prosić o głupie kilka groszy na te buty. W sumie może masz rację. No widzisz, mówiłam. Może Kinga ma rację. Na ojca nie mam co liczyć. A przynajmniej miałabym na jakieś ciuchy i trochę kosmetyków. I Małkowska przestałaby się ze mnie śmiać. No i tu masz narzędzie. Klasa Dawida ma dzisiaj lekcję informatyki ze swoim wychowawcą Piotrem Gądkiem.
15-latkowie uczą się edytować zdjęcia w programie graficznym. Dawid już prawie skończył, ale rozkojarzył się i nie wie, co robić. Potrzebujesz pomocy? Nie wiem, co dalej. Pokaż. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobrze zrobiłem? Super. To wiesz, to może jeszcze filtry nałożyć. Daj filtry. Szum. Rozrzucenie. Okej. Okay. Naprawdę dobrze. Super. Pokażę twoje zdjęcie klasie. Słuchajcie, Dawid już skończył. Koledzy z klasy po tym, jak Dawid poprzedniego dnia pokłócił się z nimi w sklepiku i zamknął w szatni koleżankę, uważają, że jest nienormalny. Od rana z niego kpią i naśmiewają się. Sam to zrobiłem. No pięknie widzę właśnie, Dawidko, ślicznie. Nie mów do mnie, Dawid! Uspokój się! Uspokój się! Dawid, połóż to krzesło. Uspokój się. Ej. Oni ciągle mówią do mnie, Dawid, a ja tego nie lubię. Gdzie jest jaki konfident? Słuchajcie, czemu, jeśli Dawid was prosi, żebyście go tak nie nazywali, to po co to robicie? Dobrze, już nie będziemy. Podajcie sobie ręce. Dawid, w porządku? Mhm. No już. Dawid, dostajesz piątkę z zadania. Jest! Nareszcie dostałem piątkę. Informatyka jest super. Tylko żeby chłopaki mi nie dokuczali. W czasie przerwy Zosia przymierza ubrania, które dostała w prezencie od Kingi. 16-latka nigdy wcześniej nie nosiła markowych ubrań. Jest trochę onieśmielona krótką sukienką, ale bardzo się sobie w niej podoba. No wiesz, fajnie, tylko naprawdę chyba jest za krótka. No coś ty, naprawdę bomba. Musisz siebie uwierzyć. Popatrz, jak ekstra wyglądasz. Teraz możesz wszystko, naprawdę. Każdy na ciebie poleci. Masz w ogóle... Znowu ona, mogę ją zabić. No i co, przyjmujesz się taką brzydką, rudą małpą? Patrz, jak ona wygląda. A mogłabyś może stąd wyjść? Przepraszam, nie widzisz, że rozmawiamy? No właśnie widzę, no. Widzę, że z ciebie jeszcze pokrako dało się człowieka zrobić. Weź odwal się od niej, tylko wyjdź, bo rozmawiamy. Słucham? Coś ci się chyba do zębów przykleiło, grubasie. Masz jakiś problem? Wyłaź stąd! Masz jakiś problem? A ty sobie nie pozwalaj, młoda. Wynoś się stąd, rozumiesz? Zniszczę to ja ciebie. Wypieprzaj, pa, pa! Ale jej nagadałam. No ekstra, widzisz? Dałaś radę, jesteś teraz ekstra laską. Dobra, chodź, idziemy zdać tą matmę i polski, potem się zrywamy. Zrobię z ciebie naprawdę ekstra laskę. Idziemy, chodź, będzie wszystko okej. Okay. W tym samym czasie chłopcy z klasy Dawida postanowili w końcu dać mu nauczkę. Chcą w szatni go pobić. No. Chłopaki, co mi chcecie pokazać? No siemanko, chodź. Idziemy, idziemy. Stary, nie denerwuj się. Och, chłopie, teraz nie uciekniesz. Jeszcze raz rzucisz kogoś plecakiem. Albo zrobisz coś Kaśce. Albo będziesz się wpieprzał, sam cię nie trzyma. Bo co, Dawidku, co? Pójdziesz do wychowawcy się poskarżyć albo do mamusi, która cię do szkoły odprowadzi. Zróżnij się, rozumiesz? Zostaw go, psycholu! Dawid wpada w szał. W amoku szarpie leżącym Maksem. Jest bardzo silny i chłopcy nie potrafią go powstrzymać. Nie, proszę pana, on go zabije! Proszę, zostaw go! Trzymaj! Dawid, uspokój się! Dawid, przestań! Chciał się bić, że nie się bije! Uspokój się, Dawid. Jezu, krew mu się... Biegnij po higienistkę. Popatrz na mnie, ej, popatrz na mnie, popatrz na mnie. On jest psychiczny. Rzucił się na nas nie wiadomo Dawid. Czemu. Nieprawda, kłamiesz! To oni zaczęli, a teraz zwalają na mnie. Zawsze wszystko jest na mnie. Najchętniej wróciłbym tu z giwerą i wszystkich powystrzelał. Nienawidzę tej szkoły. Cześć. Po lekcjach Kinga zabrała Zosię do centrum. Umówiła koleżankę na spotkanie ze swoim stałym klientem. Ci powiem. Słuchaj, to jest Zosia i podoba się jej ta sukienka. Cześć, Zosia. Uśmiechnij się, dziewczyno, uśmiechnij się. Podoba ci się? Ile ona kosztuje? Tylko 100 jest na wyprzedaży. 100 mówisz? Okej, okay, ale jak się uśmiechniesz? Boję się. Dasz radę, rozumiesz? Zośka, dasz radę. Wszystko będzie okej. Okay. Musisz się teraz napić. Chodź, idziemy. No chodź. Zosia jest przerażona, ale nie potrafi się sprzeciwić Kindze, która wszystko dokładnie zaplanowała. Nie chcę. No pij! Szybko.
No jeszcze się trochę napij, słyszysz? Jeszcze. Nie dam rady. Słuchaj, koleś już jest przy kasie, nie możesz się teraz wycofać. Tu naprawdę jest fajny gościu. I wiesz, lubię go. Ale proszę. Nie wystawię go, rozumiesz? Proszę cię, Kinga, jedźmy do domu. Idziemy, idziemy, chodź. No, jesteście. Proszę cię bardzo. Taka ci się podobała? No, idź. Na razie, Kinga. No, cześć, trzymaj się. Wyluzuj, dziewczyno, wyluzuj. To taka spięta jesteś. Siadaj. Też się trochę denerwowałam za pierwszym razem, ale Zośka da radę. Trzymam za nią kciuki. Górą to, żeby się tylko przełamać, a potem to już pójdzie. Po bójce w szatni dyrektor i wychowawca klasy natychmiast wezwali do szkoły rodziców chłopców, którzy uczestniczyli w zdarzeniu. W pokoju nauczycielskim jest już mama Dawida i zdenerwowany ojciec chłopaka, który najbardziej ucierpiał w czasie bójki. Drodzy państwo, jesteśmy już wszyscy, więc możemy, myślę, spokojnie porozmawiać. Jak państwo wiecie, w szkole miał miejsce incydent z Dawidem. Rozmawiamy o bandycie, proszę pana. Ja się boję Maxa do szkoły puścić. On mi zabije syna. To dobry chłopak, mój Dawid. Dobry chłopak. Wychowała pani syna na bandziora. Spokojnie, proszę państwa. A ja rozumiem. Jakie spokojnie? One są uzasadnione. Spróbujmy jednak spokojnie porozmawiać. Takie rzeczy się zdarzają, proszę pana. Proponuję opanować emocje. Proszę pana, on prawie udusił mojego syna. I to bez powodu. To nie jest takie oczywiste. Jak nie jest oczywiste? Dawid twierdzi, że uczniowie wciągnęli go do szatni i zaatakowali. Proszę pana, nasi synowie mówią co innego. Dawid, proszę pana, pobił Maxa bez powodu. I podobno dzieci z ADHD tak mają. Proszę państwa, prawda jest taka, że uczniowie dokuczają Dawidowi, pomimo, że wiedzą, jaki jest jego stan emocjonalny. Ale kto to w ogóle słyszał, żeby bandyta chodził do szkoły? Wywalić gówniarza! Proszę pana. Może trzeba go przenieść do szkoły specjalnej, może powinien się leczyć. Jest pani okrutna. Proszę pani, ja nie jestem okrutna, my się martwimy o nasze dzieci. Dawid jest agresywny. Niech go pani leczy. Dawid jest agresywny i pani musi coś z tym zrobić, nawet jeżeli to nie jest jego wina. Ja sobie z nim radzę, to w szkole ciągle jest nie problem. Nie radzi pani sobie. Myślałby kto. Matka Dawida uważa, że inni nie rozumieją choroby chłopaka. Broni syna, bo myśli, że nikt nie potrafi mu pomóc. Proszę pani, ten problem się sam nie rozwiąże. Tak? Nie widział pan? Wychowałam bandytę, dziecko chore psychicznie. Rozumiem, proszę się uspokoić. Ja wiem, to jest trudna sytuacja, to jest stres. Pani musi stawić czoła innym rodzicom, ale nie jest widzi pan, że to jest lincz? Nie widzi pan? To nie tak. To nie tak. A jak? Mój Dawid jest chory, a i tak myślą wszyscy, że to moja wina. Dobrze, w porządku. Czy Dawid dostaje jakieś leki? Brał, ale niestety czuł się po nich źle, ciągle spał, był po prostu nie do życia. A psycholog jest pod opieką psychologa na przykład? Nie, był przez chwilę, ale nie lubił tego. Może inny lekarz, inne leki. Nie wiem, no nie chcę go ciągle szprycować i ciągać po psychologach. Proszę pani, widziałem Dawida w akcji, o mało nie udusił kolegi. Ma problemy emocjonalne, to się samo nie zmieni. Sugerowałbym i namawiał, żeby wzięła go pani do lekarza. Dawid potrzebuje pomocy, specjalistycznej pomocy. Proszę się nad tym zastanowić. Przepraszam, na chwileczkę. Łudziłam się, że Dawid z tego wyrośnie, że mu przejdzie z wiekiem. Niestety jest coraz gorzej. Muszę coś z tym zrobić, bo za chwilę sama oszaleję. Proszę pana. Nauczyciele nie chcą wyrzucać Dawida ze szkoły. Wierzą, że kiedy chłopak znajdzie się pod opieką psychologa i zacznie brać lekarstwa, będzie spokojny. Muszą jednak przekonać do tego zdenerwowanych rodziców pozostałych uczniów. Szkoła podejmie konkretne działania. Będziemy pilnować na lekcjach, na przerwach Dawida. To po pierwsze, po drugie, postaramy się dla niego o fachową opiekę, pomoc. Państwo też mogą pomóc. Jak? Proszę, aby państwo porozmawiali ze swoimi dziećmi. No ale o czym my mamy z nimi rozmawiać? Co my im mamy powiedzieć? Trzeba im wytłumaczyć, żeby nie zaczepiały Dawida. Wracamy do punktu wyjścia. To jest wina naszych dzieci, tak? Nie, proszę pana, absolutnie nie. Proszę jednak zrozumieć, że dokuczanie nie rozwiązuje problemu, tylko go eskaluje, prawda? Proszę pana, on pobił bez powodu mojego syna. Nie odpuszczę. Zosia uprawiała seks za pieniądze. 16-latka jest przerażona tym, co zrobiła. Jest jej wstyd i czuje do siebie obrzydzenie. Hej, Zosia, jak było? Zośka? Zośka, co jest? Niedobrze. Czekaj, zaraz, już ci dam wódkę. Cholera jasna, nie mam jej. Całą sytuację widzi Andrzej Lesicki, wychowawca Zosi i Kingi.
Nauczyciel jest zaniepokojony zachowaniem dziewczyn. Na razie. Zosiu, za co on ci zapłacił? Można mi powiedzieć? Niech pan mnie zostawi! Kuda, wytłumacz mi, o co tutaj chodzi, dobrze? To nie pana sprawa, niech się pan odczepi! Zoszka! Trzymaj te ciuchy! Po co to zrobiłam? Dlaczego dałam ci się namówić? Bo potrzebowałaś tej forsy. Twój ojciec to totalny pan, którego nic nie obchodzi. Jeszcze Lesicki mnie widział. Lesickim się nie przejmuj, rozumiesz? To nie jego sprawa. Czuję się okropnie. Słuchaj, też się tak czułam, ale spoko, przyzwyczaj się. Nie! Ja już nigdy więcej tego nie zrobię. Weź mi tutaj, nie pękaj. Umówiłam się na jutro z fajnymi gościami. Chcą nas zabrać do akwaparku. Wymoczymy tyłki, będzie naprawdę fajnie. Wyluzujemy się. Głupia jesteś, drugi raz tego nie zrobię. Słuchaj, już im obiecałam, tak? Jeden ma na imię Krzysiek, a drugi Rafał. Będzie naprawdę fajnie. To fajni kolesie. Widziałam ich profile, mogę też ci pokazać. Pogięło cię? Chcesz się z nimi przez internet umawiać? Przecież to jest niebezpieczne. Niebezpieczne to są tylko czarne koty. Mówisz, jakby to była jakaś zabawa. Do śmiechu ci? Nie dramatyzuj, dziewczyno. Chcesz to iść sama, ale wiesz co? Jesteś nienormalna. Spadaj, głupia. Będziesz żałować, zobaczysz.